Cześć, witajcie tutaj Lingowy Dziadzia. Jak tytuł mówi, Lechega Ceramic Guard Plastic. Drugie podejście. Z tym, że będzie szybki strzał. Dzisiaj mycie auta i dzisiaj wieczorem będę chciał od razu ten filmik wrzucić. W pierwszym filmie, gdzie propozycja Ci się pojawi, pamiętasz, tam wrzuciłem na karbon, jakoś się słabo przyjął, nie wiem, czy powierzchnię źle przygotowałem. Później po tym stwierdziłem, że wrzucę na Mańka na jedną listwę, która jest bez owatrola. I zobacz, widzisz tu odcięcie? Ponad rok czasu i siedzi. I słuchaj, nigdzie się nie wybiera. Auto myte raz na miesiąc, raz na 3 tygodnie, różnie. Ja to auto zaszczurzam, żeby właśnie dzisiaj wskakuje z nową pianą, ale stwierdziłem, że najwyższa pora pokazać, że ten Ceramic Guard jest zajebisty. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Na karbonie się nie przyjął, na plastiku lepiej siedzi niż owatrol. Z tego względu, że z tej strony na przykład tam łuszczy mi się. No owatrol, jak wystarczy kawałek miejsca, który źle przygotujesz i zobacz, tutaj widzisz, odchodzi. Ale to jest tylko jedno jedyne miejsce. Coś tu musiałem odwalić. Z tym owatrol właśnie leży. Poza tym wszędzie jest ok. A ten produkt jak wchłonął się w plastik, tak skurczy byk, zobacz tutaj. Tu jest krecha. Siedzi, nic się nie dzieje. Zmoczę go i będę... stosuję różną chemię. Słuchaj, na początku myślałem, że mi szybko zniknął, ale ja go przykryłem jakimś szybkim szuwaksem i po pół roku mi się pojawił. Mówię, o kurcze, jest nieźle. Zobacz, widzisz to? A to jest brudny plastik, brudny. Biorę APC, słuchaj, które się pojawi dopiero na kanale. Ok, na pędzel i będę chciał go zdjąć. Zobaczymy, czy mi się uda. Zobacz, jak się pieni. To APC jak pachnie. Cudownie. Fajne APC, fajne. Ładna pianka, co? Zobacz, jak stoi flądra. Będzie to APC. Do szybkich akcji, do wnętrza. Będzie ideolo. Jedziemy, czyścimy. Ach, kurczę, nie przygotowałem sobie sprężonego powietrza, ale to przyjdzie na to czas. Pójdę i po sprężone powietrze. Zobacz, piknie, nie? Pędzelek czyścimy. A dokładnie tak. Koszyczki są fantastyczne. Jest lepiej niż było. Tu powolutku zaczyna umierać, ale czuję, że jakbym wskoczył z czymś tu kwaśnym, tu na rantach, gdzie dostaję konkretnie, umiera. Ale tu cały czas jest odcięcie. Idę, słuchaj, po sprężone powietrze. Tarararam. Ten taram tadam. Ale mi w uszach dzwoni. O, zobacz, co jest grane. Słuchaj, plastik wygląda jak zaraz po aplikacji. Naprawdę. Ogólnie tu, gdzie nie ma produktu, widać, że łapie brud. Śliskość, no nie ma tej śliskości, ale rok czasu w ogóle nie dbane, tam już chemia rzucana. Teraz widzisz APC. Mam wrażenie, że ten produkt jest nie do zdjęcia już teraz. Tak pięknie się wchłonął w plastik. Fenomenalny produkt. I tak naprawdę, bo karbon jest dziwny. Karbon woli tak naprawdę oprócz powłok, on moim zdaniem woli takie kurcze dressingi płynne, ewentualnie coś do opon. Ten, który ja mam na Volvo oczywiście. Z powłokami tam jest różnie. Wiadomo, pod powłokę to trzeba plastik przygotować idealnie. I tutaj zrobiłem tak jak zresztą film o przygotowaniu plastików na Mańku zresztą. Propozycja Ci się pojawi, jak nie zapomnę. Właśnie w ten sposób. I zobacz, siedzi. No idealne odcięcie. Tak jak widzę, jak pod taśmę jeszcze weszło delikatnie, tak to odcięcie jest. Tu się nic nie zmienia. Cały czas ciemno i mokro. Maskowanie. Fenomenalny produkt. Tak naprawdę... Żałuję, że kurczę od razu nie skoczyłem na plastiki, tylko na ten nieszczęśliwy karbon. Kurczę, i tak naprawdę nie dałem się produktowi wykazać. Ten test tamten, no tak myślałem, że karbon rozwiąże wszystko, a tu nie, jednak trzeba komar, trzeba też zaatakować jednak klasyczne plastiki, tak jak
w Mańku, które są twarde na przykład i one są dziwne, a zobacz, zobacz. No naprawdę, te plastiki nie wybaczają błędów i są przykre w utrzymywaniu, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju powłoki, dressingi. Tutaj ta powłoka na beznadziejne plastiki jest rewelacyjna, zobacz. No. Ja, znaczy, powiem tak, mnie uderzenie tutaj się bardziej podoba niż owa trola. Nie błyszczy, ciemno, idealna linia odcięcia i czuję, że tu posiedzi bardzo długo. Zobaczymy ile. Wiadomo, że auto jeździ 5000 rocznie w warunkach miejskich, ale nie wszyscy robią, kurczę, po 50000 km. Większość z nas, myślę, że nie robi więcej niż 20-30, więc kurczę, nawet niech posiedzi 2 lata. Jaki problem? Żaden, kurczę. Raz na 2 lata umyć konkretnie plastiki i położyć taki produkt. Naprawdę jest zajebisty. Ja jestem pod wrażeniem. Cały czas i jeżeli chodzi o samo oczyszczanie, jest zdecydowanie lepsze niż na owa trolu. Zdecydowanie, naprawdę. Jakbym miał wybierać między owa trolem a jakąkolwiek powłoką, wiadomo, że wybrałbym powłokę, bo to nie ma tematu. Owatrol to nie jest jakieś cudo. Owatrol to jest wtedy, jak już naprawdę nie masz wyjścia i plastiki są w takim fatalnym stanie, że już nim nic nie pomaga, wtedy kładziemy owatrol. Ja tutaj ze względu na test położyłem owatrol i widzisz, w jednym miejscu tam mi się nie przyjął, ale to tylko taki kawałeczek. Dobra, nie będę przedłużał. Z mojej strony to wszystko. Kiedy skoczę z tym produktem? Nie wiem, jak się skończy, a czuję, że to będzie trwało wiecznie, więc może za rok. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!